Towarzysze delegaci, szanowni goście, siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczyna swoje obrady. Siódmy zjazd był jak zwykle ceremonią mało ciekawą. Wszystko bowiem było już załatwione i z góry wyreżyserowane. Jednak po zakończeniu zjazdu pół Warszawy huczało od plotek o pijanym Breżniewie, dyrygującym delegatami śpiewającymi międzynarodówkę. Przez wiele lat uważano, że nikt nie sfilmował tej sławnej sceny. Udało nam się odnaleźć dyrygującego Breżniewa. Dyryguje delegatami, a tu Edwardem Gierkiem.